No to mamy klasyczny przykład moralności Kalego na A2, tej autostradzie, która jest jak dziki zachód, bo policji tam ze świecą szukać. Wiecie, o co chodzi? Jak bananowy szczur świeci światłami drogowymi, to jest git, ale jak ktoś inny próbuje, to już wielkie halo. Ruch spory, ledwo 140 na godzinę można było czasem pocisnąć, aż tu nagle pojawia się on, kierowca BMW. I oczywiście nie może poczekać, aż skończę wyprzedzać, żeby nie musieć hamować zjeżdżając naprawy. Nie, bo przecież to on jedzie. Bananowy szczur na oko miał jakieś 19 lat. I tak go potem dogoniłem na zjeździe, bo ruch był spory i lewy pas co chwila się zatykał. Tyle zyskał czasu dzięki temu pajacowaniu, wliczając w to złośliwe hamowanie i zajeżdżanie drogi. Mogłem się przyjrzeć tej jego twarzyczce nieskażonej myślą. Klasyczny bananowy szczur.